Cześć moi drodzy, z tej strony oczywiście Goldzor i witam was dzisiaj po niestety 3-dniowej przerwie, za co przepraszam, po raz kolejny na moim kanale. No tak wyszło, że nie byłem w stanie nic przez te 3 dni dla was przygotować, ale dzisiaj wracam i prosiliście mnie bardzo o to, żebym nagrał w końcu coś innego z mojego głównego konta niż tak naprawdę odbiór nagród za Food Champions i Division Rivals, więc dzisiaj pokażę wam w końcu mój skład, którym gra mi się fenomenalnie i tak jak wspominałem wiele razy, zresztą pokazywałem go też, ale dzisiaj tak głębiej go pokażę, śmiało go kopiujcie, bo naprawdę warto sobie taki składzik zbudować, tym bardziej, że jest warto już o wiele mniej niż wtedy, kiedy go budowałem. A wygląda on, słuchajcie, następująco. To jest składzik z ligi angielskiej. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o obronę, niedawno ją ulepszyłem, bo zresztą jak po tytule macie Virgil van Dijk. To jest mój najnowszy zakup. Zakupiony za 265 tysięcy. W 17 swoich meczach strzelił 2 bramki i to jest najlepszy środkowy obrońca, jakim grałem w tym roku. Zdecydowanie. I jeżeli was to ciekawi, to jest naprawdę bardzo dobra cena za niego, bo on tak generalnie poniżej 300 tysięcy to raczej w cenie nie schodzi. A u mnie wyskoczył za 265 tysięcy, wystawiony tam wtedy, pamiętam, chyba 5 sekund temu, od razu go kupiłem. No i jest. I uważam, że to było naprawdę dobrze wydane 265 tysięcy monet. Reszta obrony, myślę, że bardzo wam znana. Davinson Sanchez, niesamowity obrońca w tym roku. Loris, chyba najlepszy bramkarz z tych takich tańszych, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo droższy jest Courtois, droższy jest De Gea. Ale Loris naprawdę daje radę. Mendy, najlepszy lewy obrońca z ligi angielskiej. I Bellerin, którego po prostu miałem w klubie. Wrzuciłem go tutaj na prawą obronę. I gra mi się nim również bardzo, bardzo dobrze. I nie wymieniłbym go na Walkera za żadną cenę. Jeżeli chodzi o środek pomocy, tutaj mamy Fabinho, który jest bardzo drogi i kosztuje dalej około 90 tysięcy, ale jest warty tej ceny, bo to jest jeden z najlepszych defensywnych pomocników w tym roku. Do tego Dele Alli, którym lubię grać co rok, do tego jest wysoki, wygrywa pojedynki główkowe, polecam. No i Fred, którego wiele osób mi polecało. Mi akurat Fredem się jakoś super nie gra, ale jak widzicie, asystuje, bramki strzela, więc też nie będę na Brazylijczyka z United narzekał. No i teraz przechodzimy do ataku. Tutaj generalnie ten skład wyglądał na początku inaczej, bo na SPO był Dele Alli, a w miejscu Deliego Alliego był Dembele z Tottenhamu, ale jako, że trafiłem w nagrodach za Food Champions, które mam nadzieję widzieliście na kanale, jeżeli subskrybujecie mój kanał, to widzieliście, a jeżeli nie subskrybujecie, to już wiecie, by w tym momencie zasubskrybować, żeby was nie umijały właśnie takie fajne rzeczy. Trafiony w nagrodach za Food Champions Marko Arnautowicz w Informie. Niesamowita karta, słuchajcie, 72 mecze, 43 strzelone bramki, 32 asysty, niesamowity gość, naprawdę kupujcie go, kupujcie na SPO, to jest prawdopodobnie top 3 SPO z ligi angielskiej. Naprawdę tak jest. No i atak taniutki, ale sprawdzony. Bo tutaj mamy Lacazette'a oraz Gabriela Jesusa. Obydwoje strzelili ile? Ten 63, a ten 87. Jestem słaby z matematyki, ale to jest chyba 150. To jest chyba 100... Nie, więcej. Nie, chyba 150 strzelonych bramek. Nawet tak fajnie, jubileuszowo. W 111 meczach, 112 w przypadku Lacazette'a, tych dwóch zawodników w ataku, także no to są statystyki niesamowite, do tego dochodzą jeszcze asysty, więc słuchajcie, tak wygląda mój skład, tak wygląda moja ławka, no i tyle, zagrajmy w Division Rivals, bo czas wbić jakąś wyższą rangę, żeby mieć lepsze nagrody. W ogóle dzisiaj miał miejsce patch w FIFA, drugi na PlayStation. Oj gościu, no mamy czerwone, to po co akceptujesz, jak miałeś czerwony? No i druga taka zmiana, oprócz tego, że przewrotki nie wchodzą już tak często jak wchodziły, chociaż strzeliłem niedawno bramkę Van Dijkiem właśnie z przewrotki, już po tym patchu, to jak widzieliście, była ta zmiana, że nie widać, tak jak Food Champions przeciwnika, z którym nas łączy, a tutaj gość trafił Lacazette'a za Food Champions, więc jedno jest pewne, Food Champions gra, wbija Golda 3 minimum, albo w sumie Silvera 1 minimum, no i zgaduję, że jest dobry, więc słuchajcie, ja się skupiam i po prostu wygrywam to spotkanie. Swoją drogą też nie wiem, czy tak macie, skoro mamy dzisiaj taki bardziej na chillu materiał. Ja już miałem tak dwa razy, słuchajcie, że szedłem spać, a już prawie myślałem, że Arnautowicz się przywita z wami po 3 minutach bramką, że szedłem spać z przewagą nawet 2000 punktów Division Rivals, budziłem się i...
I nic, i dupa, i spadałem do rangi niżej. To jest mega frustrujące. Założę się, że każdy z was już przynajmniej tak raz miał. No ale nie da się tego w ogóle przewidzieć. Można tam mniej więcej po poprzednim tygodniu patrzeć, ile tych punktów potrzeba było, ale to się dynamicznie zmienia cały czas i zawsze tam będzie różnica jakichś 200-300 punktów i mi ostatnio zabrakło 56 punktów, żeby być w goldzie, żeby być w randze pierwszej, a nie drugiej. I Virgil van Dijk, to o czym wam mówiłem, słuchajcie, naprawdę najlepszy obrońca, jakim grałem w tym roku. Arnautovic, jeden z lepszych SPO, zobaczcie sami, jak generalnie super ta drużyna współgra. Lacazette do środeczka i rywal ma znowu szczęście. Arnautovic, Fabinho, piłka na Freda, podaj lekko tutaj do Jezusa, dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, lubię takie niekonwencjonalne dośrodkowania, szkoda tylko, że teraz nie ma nas z tyłu, ale patrzcie, co robi Virgil van Dijk. To jest absolutna bestia. Dobrze, po pierwszych 45 minutach 0-0. Przeciwnik nie za wiele mógł zrobić, dlatego jestem zadowolony ze swojej gry obronnej w pierwszych 45 minutach, ale nie za bardzo podobała mi się gra w ataku. Chociaż miałem troszkę sytuacji, mogłem lepiej je kończyć. Tak czy siak, wydaje mi się, że kwestia bramki dla mnie to po prostu kwestia czasu. Zresztą zobaczcie, jak tutaj łatwo mi się tworzy miejsce. Dobra, tego się nie spodziewał. Jeszcze podaj. I Arnautovic, ale nie z tej nogi. Jeszcze Dele Alli. No właśnie. I to są te takie elementy, które nie za dobrze kończę, ale to jest do poprawy. Gabriel Jesus. Ładna piłka tutaj na Deliego Alliego. Piękny zwód. Jeszcze raz to samo. I to jest jedenastka. Dla mnie. Jeżeli chodzi o rzuty karne, to w mojej drużynie wykonuje je tylko jeden chłopak. Albo facet. Chyba jest starszy ode mnie, więc może facet. Nieważne. Fabinho, zawsze środek. I zawsze to się kończy bramką. 1-0. Tak sobie też teraz pomyślałem, że jeżeli was nie stać na przykład na Van Dijka, nie mówię, że koniecznie w informie, po prostu nawet na zwykłą wersję Van Dijka, to możecie spokojnie brać Bajego, który też dawał radę. Jest oczywiście tani, bo to jest kwestia jakichś tam 7000 bodajże i też dawał radę u mnie, także nie musicie koniecznie mieć tego Van Dijka, ale oczywiście to jest bardzo miły dodatek, bo jest to niesamowity obrońca. Fabinho i pięknie, że Gabriel Jesus, nie no, to jest poezja, super. I to będzie chyba Rage Quit, co jest dosyć popularne w Division Rivals ostatnio. Tak, dużo ludzi wychodzi, gdy zaczyna przegrywać dwoma bramkami, cieszy mnie to, bo oszczędza mi to czas. No i to jest pierwsza dzisiejsza wygrana, potwierdzająca mój niesamowity skład. A więc zagramy sobie jeszcze jedno spotkanie dzisiaj, żeby potwierdzić jeszcze bardziej tę tezę o niesamowitym moim składzie. No teraz powinno być o wiele ciężej, ten skład jest po prostu niesamowity. Swoją drogą gość trafił De Bruyne, Pogbę i kogoś tam jeszcze w tych kartach... Aha. Ale zagrajmy sobie jeszcze jedno spotkanie tym składem, żeby jeszcze bardziej potwierdzić moją tezę o niesamowitej drużynie. Nie wiem, dlaczego ma Llorisa bez grania, chociaż w sumie to być może wystarczy, bo jest niesamowity w tym roku Hugo Lloris. No skład taki sobie, no ma tą wersję, że tak powiem, Food Champions, tego Kinga na ataku, ale ona nie jest mi groźna. Słuchajcie, mój skład boi się tylko składów za potężne miliony, innych składów my się po prostu nie boimy. Zobaczcie, jak teraz podłącza się Virgil van Dijk do tej akcji, to co daje nam mnóstwo miejsca i prawie to zmieścił Gabriel Jesus. A tak w sumie teraz sobie myślę, jeżeli chodzi o jakieś potencjalne upgrade'y tej mojej drużyny, to naprawdę nie wiem. Nie wiem, wiadomo, takim docelowym dla mnie chyba pierwszym w tym momencie jest zamiana Freda na Pogbę albo na jakąś ikonę. Fajnie byłoby trafić ikonę, żebym nie musiał wydawać pieniędzy na nie. Ale no boję się, że jakimś cudem ikona się nie trafi. Tak czy siak Pogba też jest dużo warty, trzeba na niego dużo wydać i to nie nastąpi tak szybko, ile nie wypadnie mi coś dobrego w paczkach, dlatego naprawdę nie wiem, bo tak poza tym to mimo wszystko chyba będzie trzeba ten atak ulepszać, mimo że jest niesamowity, to są karty 83-84 overall, nie wiem czemu lewą nogą strzela Arnautovic. Więc tutaj też takiemu Aguero można by było dać szansę, Aubameyangowi, albo te ikony właśnie, może w te ikony pójść. No dajcie znać, słuchajcie, co byście ulepszyli w moim składzie, może ktoś ma bardzo podobny z jakimś innym, jednym zawodnikiem i kogoś mi tutaj poleci. No na pewno nie ruszam obrony. Obrony na pewno nie ruszam. Słuchajcie, obrony nie muszę ruszać, bo gra mi się nią bardzo dobrze. Ewentualnie potem, jak już będę miał bardzo duży budżet, to będziemy myśleć nad Ferdinandem i tak dalej, ale na ten moment myślę,
że lepszej obrony mieć nie mogę, bo grałem na przykład Varanem i grało mi się bardzo źle Varanem, dlatego tutaj nawet nie ma co kombinować, a ja może skupię się już na gameplayu, bo warto byłoby strzelić brameczkę. A teraz zobaczmy, Lacazette, ale nie jest chyba aż na tak szybki, żeby sobie tutaj poradzić. No właśnie, ale jest jeszcze Marco Arnautović, który schodzi do środka, strzela po długim rogu. Arnautović, zobaczcie sami, co robi Austriak i patrzcie, jakie to jest super podanie. Brawo też tutaj dla rywala. Ale Arnautović klasa, ale Bellerin też. No patrzcie, naprawdę, ten skład jest kompletny. Ten skład jest naprawdę kompletny. O kurde. No nieźle. Taki strzał w ogóle nie z przygotowanej pozycji. Ale od słupka to weszło. No powiem wam, że mnie to zszokowało, bo ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakiś pierwszy strzał rywala w tym meczu. Ogólnie mało strzałów w tym meczu jest. I nagle wchodzi takie coś. Okej, okay, no to teraz podrażnił na pewno teraz Lacazette rywala moich zawodników, którzy nie lubią przegrywać. I zaraz to odrobimy, a jeszcze potem strzelimy jedną, żeby wygrać. Także spokojnie, to jest tylko kwestia minut. Lacazette, może nawet teraz już wyrównanie. No, Lory bez grania, to dalej Lory. Rywal popełnia błąd, zobaczcie sami. I Lacazette, no nie, no Lacazette, ty. Fred, to może być ostatnia akcja. Nie, straćmy piłki! Jeszcze ich, no nie. Oj, rywal teraz no patrzcie na to, no cholera jasna, no. Chłopaki nie chciały wygrać. Nie wiem, jakiś strajk w drużynie jest, zaraz to rozwiążę, jakiś quicksell pójdzie może. Bo tutaj był strajk. My nie przegraliśmy z przeciwnikiem, my przegraliśmy z samym sobą. No, tak czy siak, no w statystykach jesteśmy lepsi. Oprócz tej jednej najważniejszej, niestety. Ale no to nie był blamasz. To był wypadek przy pracy. Nie powinniśmy tego spotkania przegrać. Czasami tak się niestety dzieje. Tak czy siak, ja dalej uważam, że to jest skład, który naprawdę warto zbudować. Więc jeżeli tylko macie ilość końców potrzebną, żeby sobie taki składzik zbudować, to róbcie. A jak widzicie, ja w sumie ten mecz grałem o awans do trzeciej ligi. Więc też mogłem się bardziej sprężyć. To może oni nie chcieli do trzeciej ligi awansować? Tutaj chyba rozwikłana jest teraz już tajemnica. Nie chcieli awansować wyżej. Chcieli sobie pograć w czwartej jeszcze. No dobra, wybaczam. A teraz nie wybaczę wam, jeżeli nie zostawicie łapki w górę pod tym materiałem. Także zostawcie łapkę, jeżeli się podobało. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I widzimy się już jutro w kolejnym materiale z FIFA 19. Mówi Goldzor. Na razie. Streets without no heart.